jabłka, że mam przykładową śniadaniówkę naszego syna. Generalnie nie mam za dużego pola manewru, jeśli o niego chodzi, więc najczęściej dostaję ogórki, albo pokrojone tak, albo pokrojone w takie słupki. U niego jakby nie ma problemu, on wszystko pięknie gryzie. Wafle ryżowe też bardzo często mu daję, te są akurat jabłkowe. Tutaj mam marchewkę i ponieważ były wczoraj naleśniki, no to zrobiłam mu, po prostu wzięłam jednego tego naleśnika, który został z masłem orzechowym, przekroiłam na pół. Często też daję mu jabłka do środka, dostaję czasem taką tubkę ze skyrem owocowym, ale jakby to się bardzo, bardzo nie zmienia. To jest taki bardzo podstawowy zestaw. Jeżeli by nie były naleśniki, to byłby chleb taki tostowy, ale ciemny, też właśnie z masłem orzechowym, bo on tak bardzo lubi, tak więc to jest jego śniadanióweczka. No i w tym zaraz jeszcze dostanie oczywiście wodę. Co tam masz? Naklejki. Moje stare naklejki, których już nie używam, tak? Tak. Tak. No i jak ty to teraz otworzysz? Bajk. Bajk? To znaczy jak? Jak zamawiacie sobie HelloFresh, trzeba pamiętać jeszcze, żeby wyłączyć subskrypcję, jak już się nie chce pudełka. Ja zapomniałam. W związku z tym mamy w tym tygodniu znowu HelloFresh. Ale przez to, że zupełnie o tym zapomniałam, to potrawy wybrały się same. I to będzie dla mnie wielka niespodzianka, co tu jest w środku. Razem się przekonamy. Aha, będą jakieś burgery. Z tego co widzę, bo widzę bułki. Więc będą jakieś burgery. No, zobaczymy, jakie tu mamy przepisy na dzisiaj. Dwa, gdzie są trzecie? Dobra, są burgery. Jest Thai curry z krewetkami. Dobrze, nasza córka lubi. Jeszcze jeden. O nie, a co tu się... O, i się rozwaliła ta jedna kuperta, ale ja tak lubię. I mamy chorizo i mushroom pasta. I nie wiem, czy tego nie zrobię dzisiaj. Bo to będzie najszybsze do zrobienia, a nie mam dzisiaj pracy. Burgery sobie zostawimy na jutro, jak będziemy siedzieć w domu. Bo dzisiaj niestety znowu Błażejna Burnia wyjeżdża. Ma pewne rzeczy do pozałatwienia, zostanę z dziećmi. Mieliśmy jechać wszyscy, ale no, córka nam przejęła ponownie gluta. I ma po prostu tak załzawione oczy, że no nie da się. Więc on tylko pojedzie po syna do przedszkola, przywiezie mi go i jedzie w trasę i nie wiadomo, o której wróci. Dzisiaj bierzemy ten przepis i to jest torba numer 3. I pewnie coś jeszcze z tej torby, która jest z rzeczami do lodówki. Bo oni to pakują osobno właśnie w taką kopertę. I mnie się te koperty przydawały potem do wysłania paczek z Facebook Marketu. No ale ta się tym razem otru się, rozwaliwszy się, także nic z tego nie będzie. No ale nic. Sadzę do lodówki. A pokażę wam jeszcze, bo te rzeczy, które są właśnie w tej kopercie, no to one mają takie specjalne mrożone wkłady. I to jest woda, której nie należy pić, tak jak widać, ale można nią podlać kwiatki. Z tego co... Na tym akurat nie jest tutaj, tylko nie widać, bo jest obcięte, ale można nią podać kwiatki, tak więc jak coś, ja je zostawiłam, mówię, może nam się kiedyś jako wkłady do lodówki turystycznej przyda. Idę gotować. Jako, że poprosiliście o więcej moich dzienników w tych vlogach, no to pokażę wam stronę, którą właśnie skończyłam. Widzicie, trochę lepiej późno niż wcale, bo jak widzicie, to jest taka rozkładóweczka z muzyką z tego miesiąca. Jest taka stronka, która nazywa się Receiptify i tam właśnie się logujecie przez swojego Spotify'a i ona wam drukuje coś takiego, co wygląda jak rachunek i tutaj są zwyczajnie wypisane piosenki, chociaż powiem wam szczerze, że ja nie mam przekonania, że one są w takim układzie, jak słuchałam najczęściej, bo nie wydaje mi się, mimo wszystko, żebym przesłuchała tę piosenkę akurat aż tyle razy. To jest moja dzisiejsza rozkładóweczka wieczorna. Jeżeli chodzi o to, co tutaj wykorzystałam, to jest papier taki skrapowy
On był chyba w Action kupiony, a to dostałam od którejś z moich penpalek, ten papier taki ze śladami kawy. No, a reszta to jest tak, ten napis zrobiłam sama, to jest zrobione takim moim nowym nabytkiem. Coś spadło. Zamówiłam sobie markery akrylowe z temu po prostu, bo tam były najtańsze, bo nie wiedziałam, czy mi się spodoba, czy nie. I nie są najgorsze, naprawdę są dobrze napigmentowane, nieźle to wygląda. No więc ten napis zrobiłam sama, natomiast ten to już jest naklejka od ogarniętych. Tak samo jak te tutaj takie fragmenty tekstów, to też są naklejki od ogarniętych, a pozostałe naklejki to są naklejki od Kingi Bujo, jej. Skończę dzisiaj tą książkę. Zostało mi z 50 stron może, także no końcóweczka sama, jak widzicie. I powiem wam, że mega się ubawiłam już na tym etapie. Bardzo mi się książka podoba. Podejrzewam, że gdybym miała więcej czasu, przeczytałabym już szybciej. No ale przez chorobę dzieci to te wieczory były takie różne i podłużne. I tak dla tych, którzy się pytali, to jest moja poduszka ciążowa. Ona z nami została. Dlatego, że dzięki temu mniej Błażejowi kołder zabieram. Poduszka ciążowa jest z nami od pierwszej ciąży. Nie jest to ta sama, bo jak zaszłam w ciąży z córką, to kupiliśmy nową, ale zawsze jest już od 5 lat prawie. No dobra, 4,5 roku. No, tak więc biorę się zakończenie książki. Błażej niedługo wróci, bo już jest w drodze powrotnej. Tak więc jeszcze chwilę pogadamy i po prostu pójdziemy spać. I dzisiejsza śniadanioweczka to jest właśnie tak jak wam mówiłam, skyr malinowy. Tutaj mamy, tym razem nie ma już naleśników, więc jest tortilla z masłem orzechowym, ogórki, jabłka i pod spodem są marchewki. Błażej właśnie pojechał po naszego syna do przedszkola. Jak ja się cieszę, że on jest dzisiaj w domu, bo inaczej chyba byśmy musieli, znaczy chyba... Starszak musiałby zostać w domu, no bo my i tak zostajemy w domu, bo jest dzisiaj tak koszmarnie zła pogoda. Nawet Błażej żartował sobie, czy ja przypadkiem nie chcę po syna jechać odebrać. Wiecie, jakby ja bym chciała mieć prawo jazdy. No, tak więc czekamy na nich i zrobimy obiadek zaraz. Podejrzewam, że dzisiaj... Mi się koleżanka wryła w kadr. Podejrzewam, że dzisiaj już właśnie przyjechali. Dzisiaj wjadą burgery, a jutro zostawimy krewetki i jakoś będę wymyślała, co zrobić dla Błażeja na czwartek, no bo już czwartek niestety wraca. Szybko nam przeleciało to wolne, ale też dużo było tym razem do zrobienia. No a następne wolne będziemy w Polsce, tak więc też za dużo nie odpoczniemy, bo będzie intensywnie. Kto tam przyjechał? Tata? Tata. Tata, no widzisz. Moja kubka wstydu przy łóżku troszeczkę się zmniejszy, dlatego że będziemy robić wyjazd części książek od nas z biblioteczek różnych, które mamy częściowo w salonie, częściowo w biurze. No i te trzy książki, ja przeczytałam w sierpniu 4 książki, ale te trzy idą do polskiej biblioteki. Zostawiam sobie tylko Mateusza Glena, bo jakoś tak lubię zbierać książki influencerów. I tak samo zostawiam książkę Melki. Ona pójdzie na regał w salonie, a te zaniesiemy do biblioteki. I tam jeszcze cała masa innych książek czeka, ale to wam zaraz pokażę. I tutaj jest cała kubka przygotowana do wyniesienia. Tu są te trzy książki, o których wam mówiłam. Muszę tylko te dwie z podspodu to wyciągnąć, bo one idą na regał. Tu jest część książek dziecięcych, które też chcemy oddać. Tu natomiast jest kubka literatury anglojęzycznej, którą Błażej ma przenieść do biblioteki. Tam też mają jakąś akcję. Natomiast to wszystko i to wszystko pójdzie do polskiej biblioteki. Syn w przedszkolu, Błażej u fryzjera, a my z córką idziemy na zakupy. To, co kobiety lubią robić najbardziej. Nie, musimy wejść do Dealsa, no bo już nie będziemy mieć okazji za bardzo na zakupy przed naszym wylotem do Polski. Wylatujemy do Polski za 1,5 tygodnia, a potrzebuję jeszcze coś kupić na podróż. Jakieś, wiecie, kolorowanki wodne dla dzieci i tak dalej. Tak więc zobaczymy, co nam się uda znaleźć. Tu jest jakaś taka linia kosmetyków. Patrzę, czy coś bym z tego mogła. No, chyba nie bardzo. Natomiast dla naszego syna wzięłam śpiewające mydło, bo ostatnio po prostu zagonić go do mycia rąk to jest jakaś masakra. Tak więc zobaczymy, może to pomoże. Wiem, będę tego żałować. Jesieniara też wjechała tu na grubo. Zobaczcie, jakie kolory same są takie jesienne. Kurtki bez rękawniki, wszystko. A tu już mamy, proszę. Halloween. Pełno tego. Spodziewałam się w sumie. W zasadzie to już niedługo. Dobrze, że jeszcze nic świątecznego nie ma na Boże Narodzenie.
Musimy teraz skorzystać z windy, bo na górze jest jeszcze cała strefa pepkociuchowa. To cały czas tak gra, także ja już tego żałuję. Ja już tego żałuję. No dużo tu tego wszystkiego, ale my mamy aż za dużo ciuchów, także raczej nic nie będę brała. Myślałam może o jakichś butach jeszcze, ale nie ma nic ciekawego. A kto tu dzisiaj piraci? Dzień dobry Państwu, witamy na wycieczce z Oleśką. W jedną stronę nie jechałam, dlatego że byliśmy trochę, jak to powiedzieć, na on a rush, no wiecie, śpieszyliśmy się. Wiadomo było, że będzie trudniejsze parkowanie. Też, bo po prostu parkowaliśmy w centrum miasteczka, a tam różnie z tym bywa, a mieliśmy, Błażej miał wizytę u fryzjera na konkretną godzinę, więc nie chciałam, żeby był jakiś problem. I przepraszam, ale ja zawsze jak jeżdżę jeszcze troszeczkę nie umiem mówić płynnie, tylko się skupiam na jeździe. Dzień dobry, to ja. Teraz się widzę przynajmniej. Więc zdecydowałam, że jak będziemy wracać z Aldiego, to już sobie mogę jechać normalnie, dlatego że już po prostu ta trasa jest dla mnie dosyć dobrze znana. No i jest super, dzisiaj mi się dobrze jedzie, bo teraz jest piękna pogoda. W tamtą stronę jak jechaliśmy, to było... padało, nie? Padało, tak, to wszystko padało. Córka się w końcu ululała, bo dzieci dzisiaj cudownie spały. Słuchajcie, wstali, nie wiem, może po 7, ale o 7.30 Błażej do mnie powiedział, że dzieci już nie śpią, bawią się misiami, że byli super słodcy dzisiaj. No, jedziemy do domu i pewnie Wam pokażę, co tam kupiliśmy. No, od jutra znowu co? Tak. Stwierdziłam, że jeszcze szybko Wam pokażę, co przywieźliśmy, bo córka się obudziła właśnie chwilę z nią. Nie jest zadowolona. Przymknęłam drzwi, po prostu chwilę z nią siedziałam w aucie, bo ona sobie spała. Ale no, jeszcze ją przytyka trochę, więc obudziła się, bo ją przytkało. No i w związku z tym nie jest za bardzo zachwycona. Pokażę Wam, co przywieźliśmy. Spróbuję to wziąć tak, żeby nie uruchomić. Poza tym grającym tworem piekieł, bo nie wiem, jak to nazwać, ale mam nadzieję, że zadziała, bo już to upominanie naszego syna za każdym razem, żeby umył ręce, to jest jakiś hit. Oprócz tego wzięłam sobie, mam pomysł, że wyżyję się twórczo i wzięłam 4, to są takie płótna na magnesach i chciałabym zrobić z tego jakieś mini upominki, nie wiem, czy na święta Bożego Narodzenia, czy... No jeszcze nie wymyśliłam, ale taki miałam pomysł, że to zrobię i też wzięłam w związku z tym płótna takie o. To było za 4 euro całe, także nie dało się, bo chciałam jedno kupić, żeby spróbować, czy mi to w ogóle wyjdzie, to co ja sobie zaplanowałam. No ale się nie dało, więc wzięłam całe. Wzięłam też foliopaki. Mam nadzieję, że one będą miały wystarczającą wielkość do tego, do czego potrzebuję je użyć. Dla dzieci na drogę wzięłam kolorowanki. Spalają mi tutaj. Nie było wyboru niestety, była masakra. Myślałam, że jakiś większy wybór będzie, no ale wzięłam im kolorowanki. Tutaj są te akurat takie pióra. No nasz syn po prostu jak to ma taki sztywny, to on rysuje, po prostu zdrapuje tą białą część zamiast kolorować, no ale nie w już momencie. A więc to na drogę. Oprócz tego na Halloween, nie wiem tylko czy ja to założę, czekajcie, teraz spróbujemy. Bo stwierdziłam, że no w tym roku nasz syn jest bardziej ogarnięty i w ogóle to może ja też bym się trochę maznęła, zrobiła sobie jakiś makijaż, jak będę tym dzieciakom dawała cuksy. Za 1,50 euro kupiłam taką opaskę, więc zrobię się na jakąś gnijącą pannę młodą albo coś takiego i skusiły mnie, słuchajcie, bym się tutaj teraz wszystko za... O. Skusiły mnie za 2 euro. Nie wiem, nie pytajcie. Ja nie wiem po co, dlaczego, ale stwierdziłam, że może po prostu do jakiejś stylówki będzie mi potrzeba, będą mi pasowały. No i w Aldiku były przecenione i były po 4 euro. To jest duże. Ja w ogóle chcę kupić sobie jeszcze, jeżeli tylko będę miała możliwość, będą na stanie. W Action są takie scrapbooki specjalne. Bo to jest takie super miejsce, w którym można zrobić album. I były różne, były też takie z okładkami, które na przykład były bardziej dla dzieci. Ja natomiast stwierdziłam, że ten kraftowy mi w sumie najbardziej odpowiada. Tutaj nawet są, słuchajcie, naklejki
które też można jakoś tam wykorzystać, ale chcę spróbować zrobić z tego nam jakiś album. Mam bardzo dużo papierów, które są w takim formacie, więc nawet nie trzeba z niektórymi za bardzo kombinować, tylko mogłabym je poprzyklejać i na to potem poprzyklejać jakoś zdjęcia, na przykład w ramkach. Zobaczymy. To było przecenione chyba z 7 euro, wydaje mi się, na 4, jeżeli dobrze pamiętam. Tak więc dlatego to wzięłam, bo mam już na to konkretny pomysł. W Polsce, tak jak mówię, myślałam o tym, żeby kupić te scrapbooki w Actionie. One, wydaje mi się, z tego co widziałam, jak tam dziewczyny na YouTubie pokazywały, to one są chyba mniejsze niż to. Ten jest taki właśnie duży, bo to jest 30, więc jak mam te największe bloki z papierami, to on jest właśnie tego rozmiaru. No ale zobaczymy, jak mi się uda kupić też tamten jakiś, to tamten też kupię i zobaczymy, gdzie mi się będzie łatwiej. Gdzie mi się będzie łatwiej pracowało i jak będę miała okazję, to może też Wam pokażę, bo zauważyłam, że lubicie obserwować takie rzeczy, jak Wam pokazuję, czy to tu, czy na Instagramie, co jest dla mnie troszkę szokiem, ale cieszę się niezmiernie. No i kupiłam jeszcze kilka innych rzeczy, ale to jest na prezenty, więc tego Wam nie będę pokazywać, no bo nie, żeby osoby, które mają to dostać, żeby nie wiedziały o tym. Och, i tyle, idę, bo teraz Błażej musi jechać odebrać naszego syna, a pogoda się dzisiaj nie może zdecydować i znowu jest słońce. No i zapomniałabym, jeszcze kupiliśmy szklanki w Aldiku, to są te z podwójnym dnem, tylko takich w takim kształcie nie mamy. One będą super do kawy mrożonej, takie jak widzicie, ale myślę, że herbatkę w tym też można się napić. Tak więc one też były przecenione, też mi się wydaje, że kosztowały mniej niż powinny i chyba były po 6-7 euro, a normalnie są koło dychy, coś na deseń. Witajcie, dzień dobry, witamy Was w 31. odcinku Rozmów po godzinach. Witają Was Ola i Błażej. Ola nam teraz coś powie. Testing. Sprawdzamy dźwięk naszego podcastu pod warunkiem, że nie będę się bardzo mocno darła. A może powinnam się wydrzeć. Powinnam się podekscytować i krzyczeć tak jak... Nie mogę aż tak bardzo budzić i budzę. Starczy. Testing. Próba mikrofonu. Lecimy z 31. odcinkiem podcastu Rozmowy po godzinach i witają Was... Ola. I Błażej. I teraz próbujemy, testujemy. O czym będziemy rozmawiać, drogi Błażeju? Będziemy rozmawiać o wielu bardzo ważnych rzeczach. Cieszę się niezmiernie, jak zawsze, że mogę z Tobą rozmawiać. Jest to po prostu dla mnie czysta przyjemność. Dla mnie również. Podejście numer 3. Będziemy mieli super wprawę do tego odcinka, który będzie naszym 31. odcinkiem naszego super domowego podcastu. Miejmy nadzieję, że do 3 razy sztuka i że teraz już dźwięk będzie po prostu żyleta. Tak, żyleta. Żyleta. Z obu mikrofonów żyleta. Halo. Tak jest. Podejście numer 4. Klaps. Ja już mam dosyć. Ten mikrofon zaraz wyląduje naprawdę na moich kolanach, albo nie powiem gdzie jeszcze, no. To jest tylko odzwierciedlenie tego, jak bardzo dużo emitujesz głosu. Jak nisko muszę upaść, żeby nagrać ten podcast. Halo. Mówię normalnie, wszystko jest w porządku. Mówię tak, jak zawsze mówię. Czy teraz w końcu nie skrzeczę? Będę miała bardzo dużo bloopersów z nagrywania dzisiejszego odcinka podcastu i zapewne wylądują one we vlogu, bo będzie to wspaniały materiał, który można wrzucić na końcówkę naszego aktualnie nagrywanego vloga. Mam nadzieję, że już nie skrzeczę. Będę starała się nie ekscytować za bardzo, mówić normalnie. I oby wszystko było w porządeczku. Oby było w porządeczku, tak. Sprawdzamy. Tak, mówisz. Zmieniliśmy mikrofonami. Tak, mikrofonami. Sprawdzamy różne opcje, testujemy wysokość, wielkość i wszystko. I w ogóle. No. Przepraszam. A jeszcze jest przed 22. Przed 20. Nie można takich rzeczy. I mało tego, wyobraźcie sobie, że nic nie piliśmy, nic nie braliśmy. Nie trzeba, w naszym domu nie trzeba. Nie, nie zapraszamy, potrzeba. Jak chcecie mieć to co nie.